Dzień dobry. Dzisiaj unboxing Multitoola Mossy Oak, znanego pod innymi nazwami Vibrary, Giriaitus albo Honzin. Czekałem na ten Multitool raptem 15 godzin. Jestem bardzo ciekawy tego Multitoola, ponieważ ma bardzo dobre opinie. Obejrzałem o nim bardzo dużo filmów na YouTubie. Wszyscy są może nie zachwyceni, ale mówią, że jest to z budżetowych Multitooli jeden z najbardziej, z najlepiej przemyślanych Multitooli. Ok. Dostajemy go w takim szarym kartoniku Mossy Oak. Firma jest amerykańska, produkuje w Chinach, ma filię w Kanadzie, siedzibę ma na Mississippi, z tego co czytałem. I teraz ciekawe, kto od kogo podrabia, bo jako Vibrary albo Honzin dostajemy zawsze ten sam Multitool. Ale okej. Dzisiaj tylko unboxing, a film o samym Multitoolu zrobię później. Zobaczcie, przychodzi w takim fajnym etui. Etui jest... To jest chyba kordura. Bardzo porządnie zrobiona. Mamy tutaj zestaw... Może wyciągnę... Mamy tutaj zestaw czterech podwójnych bitów, czyli 8 końcówek. I sam Multitool, który jest ciężki. Waży 380 gram. Ok, ale najważniejszą rzeczą, która jest w tym Multitoolu, która mnie bardzo do niego przekonała, to jest to. Blokowany uchwyt na bity. Magnetyczne szczęki. Sprężynowe szczęki. Ok. Będziemy testować i zrobię o tym film. To dzisiaj tylko tyle. Cześć.